Wkrótce wielki strajk. Przedstawili 8 postulatów protest medyków. Przedstawili 8 postulatów. 8 postulatów opublikował Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia. Domagają się podwyżek, realnego wzrostu wyceny świadczeń oraz urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy. Postulaty trafiły już do Ministerstwa Zdrowia. Trwa ich analiza, przed południem omówi je kierownictwo resortu INFZ, poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Postulatów jest 8. Obejmują one natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobo karetki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów. Komitet postuluje także zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych. Ministerstwo Zdrowia potwierdza do godzina 22 w czwartek do Ministerstwa Zdrowia dotarły postulaty Komitetu Protestacyjnego. Postulatów jest 8, dotyczą różnych grup zawodowych i różnych spraw, od finansów, przez organizację systemu, po kwestie prawne, potwierdził rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Poinformował, że Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia szacują obecnie skutki finansowe postulatów, dotyczących materii finansowych. W resorcie planowane jest spotkanie kierownictwa ministerstwa i funduszu. Będziemy informować komitet protestacyjny o dalszych krokach, powiedział. Rozmowy w Karpaczu. W czwartek w Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister Waldemar Kraska spotkali się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, którego członkowie zapowiadają organizację protestu pracowników ochrony zdrowia. MZ informowało po rozmowach, że postulaty, które padły, są na tyle ogólnikowe, że resort nie może określić, ile kosztowałaby ich realizacja. Nie naszą rolą jest przedstawianie komitetowi protestacyjnemu rozwiązań, które komitet by widział jako te, które będą służyły realizacji postulatów, mówił w czwartek rzecznik MZ. Minister poprosił o skonkretyzowanie postulatów i przesłanie ich do godzina 22.00 w czwartek. Resort zapowiadał, że resort w trybie pilnym przeprowadzi szacunki kosztowe i w piątek będzie możliwość powrotu do rozmów. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok powiedziała z kolei, że medycy domagają się spotkania w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Medycy zaznaczyli, że zaplanowany na sobotę protest jest aktualny. Na początku sierpnia przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia poinformowali o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Uzasadniali, że chcą wspólnie zaangażować się w działania mające na celu m.in. poprawę warunków pracy i wynagrodzeń. Protest pracowników ochrony zdrowia zaplanowano na sobotę 11 września w Warszawie. Manifestujący przejdą z PL. Krasieńskich przed Sejm i Kancelarię Premiera.